Dzień dobry, witam na kolejnym spotkaniu dotyczącym ścieżki bodhisattwy. Jak pamiętacie zapewne, najpierw mówiliśmy dosyć rozlegle o tym, w jaki sposób rozwijać w sobie samą motywację bodhisattwy. I tak bardzo warto zwrócić na to uwagę i wciąż sobie o tym przypominać, że nasza motywacja decyduje o tym, jakiego rodzaju karmiczne rezultaty będą nasze czyny przynosić w przyszłości, w przyszłych żywotach, często również już teraz. Zawsze jednak, kiedy mówimy o takiej, można powiedzieć, karmicznej wartości czynu, mamy na myśli przede wszystkim dalekosiężne rezultaty. Bardzo często jest tak, że nawet negatywne czyny wydają się z punktu widzenia takiej krótkowzrocznej perspektywy, nawet w wielu lat naszego życia, czasami negatywne czyny wydają się przynosić nam jakieś zadowolenie czy satysfakcję, ale kiedy mówimy o tym, jakie skutki przyniesie to w kolejnych, w przyszłych żywotach, to wtedy pozwala nam to ocenić, czy dany czyn jest pozytywny czy negatywny. I w tym kontekście przypomnę jeszcze raz, zawsze jest tak, że negatywne czyny prowadzą do rezultatów w postaci cierpienia, braku satysfakcji, problemów zewnętrznych, problemów wewnętrznych, emocjonalnych, cierpienia. Natomiast pozytywne czyny są nazywane pozytywnymi właśnie dlatego, że prowadzą do szczęścia czy do zadowolenia. I chociaż już o tym mówiłem przy niejednej okazji, podkreślę jeszcze raz, że to, czy jakieś czyny zaliczamy do kategorii pozytywnych, negatywnych, czy też po prostu neutralnych, to jest właśnie opisywane z punktu widzenia tego, jakie skutki dane czyny przyniosą nam samym. Nie jest to omawiane. Z punktu widzenia na przykład jakiejś zewnętrznej, potężnej istoty, która by ustanowiła jakiś kodeks, którego musimy się przestrzegać, nawet jeśli by to było nielogiczne czy niezasadne. Nie, Buddha jest tym, który zobaczył w jaki sposób działa karma, zobaczył jakie działania prowadzą do szczęścia, jakie do cierpienia. Przypomnę, że słowo karma oznacza właśnie czyn czy działanie. Jakie działania prowadzą do szczęścia, jakie do cierpienia i po prostu naucza nas tego i niezależnie od tego czy Buddha pojawił się w tym świecie, czy Buddha wyjaśnił, które czyny są pozytywne, czy negatywne, one i tak przynoszą skutki w postaci e, szczęścia lub cierpienia, niezależnie od tego e, czy ktoś tego nauczał, czy nie. Teraz w tym kontekście, kiedy rozumiemy, jak bardzo jest ważna motywacja, bo ona e, w dużej mierze, czy przede wszystkim, kształtuje skutki naszych działań, to po tym, gdy już rozmawialiśmy o rozwijaniu w sobie bodhisattwy, motywacji bodhisattwy, aspiracji, gdy ten temat wyjaśniliśmy i zakładamy, że pragniemy podążać ścieżką bodhisattwy, to wtedy uczymy się, w jaki sposób tę dobrą motywację wprowadzić w czyny poprzez określone działania, i w tym kontekście mówi się konkretnie o sześciu wyzwalających działaniach bodhisattwy, czyli o sześciu paramitach. Pierwsza z nich to paramita szczodrości, i ten temat został poprzednio wyjaśniony. Pokazywałem, dlaczego paramita szczodrości jest tak bardzo ważna, i ta zdolność do dawania czy dzielenia się z innymi jest podstawą wszystkich innych cnót. Kolejna druga paramita to jest paramita, która po tybetańsku nazywa się Cultrim, a w sanskrycie sila, zwykle tłumaczymy ją po prostu jako etyczność, czy też właściwe postępowanie. Chociaż znajdziemy w naszej literaturze mnóstwo alternatywnych tłumaczeń. Podobnie jest też w literaturze anglojęzycznej. Więc niektórzy tłumacze nazywają to etyką, moralnością, niektórzy to nazywają etyczną samodyscypliną, dyscypliną moralną. Jakkolwiek byśmy nie mówili, oznacza to właściwe postępowanie, czyli właściwe w tym kontekście, znaczy takie, które przynosi szczęście zarówno innym, jak i nam samym. I znów wyjaśniając tę paramitę, podobnie jak w przypadku pozostałych, Będę w dużej mierze opierać się na sposobie wyjaśniania tego przez Gampopę w ozdobie wyzwolenia, ale z pewnością nie jest to komentarz czy szczegółowe objaśnienie do tej książki Gampopy. Będę także powoływał ci się na jakieś inne wyjaśnienia czy historie, które przy wielu okazjach słyszałem od swoich czcigodnych nauczycieli. Jednak Gampopa. A zwraca najpierw uwagę na to, jakie wady niesie ze sobą brak posiadania etyczności. I przede wszystkim mówi, że nawet jeżeli dzięki paramicie szczodrości, której uczyliśmy się poprzednio, osiągnęlibyśmy bogactwo w kolejnych żywotach, to i tak na skutek negatywnych działań, jeśli brak nam tego etycznego właściwego postępowania, to na skutek negatywnych działań i tak odrodzimy się w niższych światach, i tak spadniemy do świata piekieł, duchów czy zwierząt. Takie są skutki braku właściwego postępowania. Ponadto, jeżeli nie mamy, jeżeli nie mamy w sobie tej skłonności, zdolności do utrzymywania właściwego postępowania, to w kolejnych żywotach też nie spotkamy nauk darmy. Zupełnie tak jak, na przykład, Buddha nauczał w jednej z jak niewidomy człowiek nie jest w stanie zobaczyć kształtów, tak to ktoś pozbawiony etyczności nie będzie w stanie nigdy spotkać nauk darmy. Jeżeli na przykład my teraz mamy okazję poznawać te nauki, przemyśliwać je, praktykować, jest to bez wątpienia dowodem na to, że w poprzednich żywotach nasza etyczność stała na całkiem niezłym poziomie, Powiem, jest to jeden z głównych warunków do tego, aby odrodzić się nie tylko w, w ciele człowieka, ale w dodatku, żeby uzyskać tę drogocenną ludzką egzystencję, która umożliwia spotkanie nauk i praktykowanie ich. Podobnie bez etyczności nie będziemy w stanie w ogóle podążać ścieżką prowadzącą do przebudzenia, ścieżką prowadzącą do uwolnienia się od cierpienia. No w końcu przypomnijmy sobie jak nauczał tego Budda w czterech szlachetnych prawdach, że przyczyny cierpienia są zasadniczo dwie. Pierwszą bezpośrednią są negatywne działania, bo to one prowadzą do Odradzania się w takich okolicznościach i warunkach, kiedy doświadczamy cierpień, zarówno od zewnętrznych żywiołów, jak i od różnych innych istot, jak też i doświadczamy chorób w naszym ciele i, i różnego rodzaju psychicznych trosk i cierpień, to jest przecież skutkiem negatywnych działań. A więc, <laughs> jeśli nie będziemy utrzymywać etyczności. Nie jesteśmy w stanie podążać ścieżką, która prowadzi do wyzwolenia z cierpienia, bo nie usuwamy przyczyn cierpienia. Drugą z tych przyczyn są szkodliwe emocje, te negatywne emocje, to co nazywamy w sanskrycie klesiami. W tym kontekście pamiętajmy, że etyczność dotyczy przede wszystkim naszego postępowania ciałem i mową. Jeśli chodzi o ten aspekt dotyczący umysłu, to o tym już była mowa wtedy kiedy wyjaśniałem nauki o motywacji bodhisattwy. Motywacja bodhisattwy, bodhicitta aspiracji, to jest przede wszystkim ten aspekt dotyczący umysłu. Nauki o bodhicitte zastosowania, czyli o sześciu paramitach, za wyjątkiem dwóch ostatnich. Te pierwsze uczą przede wszystkim o postępowaniu ciała i mowy. Z kolei, jeżeli utrzymujemy właściwą etyczność, czy etyczne postępowanie, to na przykład Nagarjuna w sławetnym liście do przyjaciela naucza, że podobnie jak ziemia jest podstawą, z której wyrastają wszystkie rośliny, tak samo etyczność jest fundamentem, z którego wyrastają wszystkie inne dobre właściwości bodhisattwy. Ponadto powiedziane, że jeżeli potrafimy rozwinąć etyczność, czyli tę zdolność do unikania ciałem i mową negatywnych działań, to z pewnością pociąga sobą także zdolność opanowania swojego umysłu. To też znajdujemy w słowach samego Buddy, na przykład w Sutrze Księżycowej Latarni znajdujemy stwierdzenie, że ktoś, kto utrzymuje etyczność, czy etyczne postępowanie, z łatwością osiągnie różne stopnie wchłonięcia medytacyjnego, co bez tego nie stałoby się to możliwe. I też w sutrze spotkania ojca z synem powiedziano też, że jeśli ktoś utrzymuje czyste, etyczne postępowanie, to szybko rozwinie taką zdolność i moc, że jego modlitwy będą się spełniać. I wreszcie w tej samej sutrze czytamy, że jeżeli ktoś posiada tę zdolność do bycia etycznym, to wtedy też po prostu z łatwością osiągnie przebudzenie. Co więcej, jeżeli ktoś utrzymuje czyste etyczne postępowanie, z łatwością będzie spotykać Buddów i Bodhisattwów. Będzie spotykać mistrzów, lamów, nauczycieli, od których też łatwo bez jakichś przeszkód i trudów będzie otrzymywać nauki. Będzie je łatwo rozumieć, będzie w stanie je zastosować i w końcu stanie się to dla niego źródłem wielkiej radości, szczęśliwości, zarówno doczesnej, jak i tej ostatecznej. W takim razie, skoro tak bardzo jasno Gampopa ukazuje, jakie są wady z, posiada z braku posiadania etyczności i zalety z posiadania etyczności, należy przyjąć takie założenie, że z pewnością będziemy pragnąć rozwinąć etyczne postępowanie, czy też etyczność. W takim razie, na czym ono polega? Jaka jest jego Istota, jeżeli chcemy coś posiąść, zdobyć, no to musimy wiedzieć, co to jest. Dlatego definicja etyczności jest następna. Po pierwsze, przypomnę już, kiedy mówiłem ogólnie o sześciu paramitach, że nazwa tej paramity w sanskrycie to jest sila. Sila w dosłownym tłumaczeniu znaczy chłód. W Indiach, w kraju, kiedy szczególnie, tak jak o tej porze roku, tuż przed monsunem, a może już się monsun zaczął, Wtedy jest niezwykle gorąco. W cieniu potrafi temperatura dochodzić do 45-50 stopni. Cierpienie bardzo często jest synonimem takiego wielkiego żaru słonecznego, i to, kiedy na przykład znajdziemy jakiś chłód, jakiś cień, w którym możemy się schronić przed słońcem, to jest uważane za pewne antidotum na to cierpienie gorąca. Dlatego właśnie użyto nazwy sila na określenie etyczności. Ponieważ jeśli unikamy negatywnych działań, to unikniemy doświadczania wielkiego gorąca cierpienia, wielkiego cierpienia w samsarze. Etyczność jest tym, co pozwala się schronić przed kłopotami, przed cierpieniami samsary. Tybetańska nazwa jest nieco inna, cultrim Cul oznacza tyle co sposób, sposób postępowania, sposób bycia, a trim prawo. Czyli można inaczej powiedzieć, że po tybetańsku nazwano to jakby życie zgodnie z regułami, postępowanie zgodnie z regułami. Niemniej bardzo ciekawe jest, kiedy mówimy o etyczności w znaczeniu buddyjskim, bardzo ciekawe jest. Podejście, które no, nie jestem znawcą filozofii, ba nawet religii e, świata zachodniego, tutaj kultury europejskiej. Sam no, przy wielu okazjach mówiłem o tym, nie, nie jest to chyba wielkim wstydem, że nawet przez chwilę w moim życiu nie poczułem się chrześcijaninem byłem wychowany w duchu ateistycznym, ale wiadomo, cała nasza kultura jest przesiąknięta. Zasadniczo takim sposobem myślenia, który ma swoje korzenie w filozofii i często też w etyczności chrześcijańskiej. I stąd śmiem twierdzić, że chyba w naszej kulturze nie ma takiego pojęcia, w którym etyczność była by czymś, co zostaje w pewien sposób przejęte, nabyte, czymś, co niejako niesiemy ze sobą. Tutaj różne szkoły filozoficzne w buddyzmie podchodzą do tego różnie. Na przykład w tradycji Wajbashika wręcz uważa się, że etyczność jest pewnego rodzaju formą, aczkolwiek formą niewidzialną. Tam naucza się o tym, że istnieją formy postrzegalne i do takich form będą należeć kształty, kolory, itd. czy nawet inne wrażenia zmysłów, tak jak na przykład to, co jesteśmy w stanie dotknąć, posłyszeć, jest to coś takiego, co wyraźnie da się. Postrzec, zauważyć, dlatego ogólnie nazywa się to formą. I wtedy, kiedy przyjmuje się ślubowania etyczne, tworzy się to poprzez ceremonię, w której zostaje użyte nasze ciało, przyjmujemy pewną konkretną symboliczną pozycję naszego ciała, powtarzamy pewne słowa i tworzy się taką formę, którą niejako niesiemy ze sobą, aczkolwiek jest to forma niepostrzegalna i z pewnością nie da się je zmierzyć za pomocą. Ani wagi, ani centymetra, jest to niepostrzegalna forma. Inne szkoły filozoficzne w buddyzmie podchodzą do tego nieco inaczej. W każdym razie, zawsze, w każdym przypadku, ta etyczność jest tym, co zdobyliśmy, nabyliśmy i mamy to niejako ze sobą. I w tym kontekście można powiedzieć, że są dwa aspekty. Które, czy też dwa, dwa aspekty, dwie rzeczy, które razej składają się na istotę etyczności. Pierwsze to jest przejęcie, czy też otrzymanie, ślubowań, a później ich dotrzymywanie. I chociaż istnieją rozważania mówiące o tym, że przez pewne wysokie stopnie urzeczywistnienia, Urzeczywistnienia wglądu, urzeczywistnienia mądrości, uzyskuje się również ślubowania nie od kogoś, tylko właśnie przez duchowe doświadczenie. Na przykład ktoś, kto przestaje tylko rozmyślać intelektualnie na, cztery, na temat czterech szlachetnych prawd, ale faktycznie zobaczy ich naturę, doświadczy. Faktycznie zobaczy, że wszelkie złożone zjawiska są nietrwałe, są zawsze związane z cierpieniem. Ujrzy znaczenie i naturę pierwszej prawdy, automatycznie rozumie też przyczyny cierpienia i pozostałe prawdy, także, to wtedy jest tak, że z tego doświadczenia powstaje coś w rodzaju ślubowania. Taka postawa nie ma sposobu, żebym popełnił teraz jakiś negatywny czyn, bo widzę, że to jest tylko i wyłącznie prowadzące do cierpienia. Nawet jeżeli chwilowo, tymczasowo wydaje się mi przynosić jakiś rodzaj, Satysfakcji czy zadowolenia, to widzę, że w efekcie bardziej dalekosiężnym i, i takim można powiedzieć, kiedy w pełni ten czyn dojrzeje, w pełni ukaże się to jako wielkie cierpienie. Na przykład pozbycie się jakiegoś wroga, poprzez, przepraszam, że sięgam po skrajny przykład, poprzez zabicie go. Chwilowo można mieć pewien rodzaj satysfakcji, myśleć sobie, ach, uwolniłem się od problemów. Ale prawdziwe problemy przyjdą dopiero w kolejnych żywotach. Kiedy ktoś to widzi, widzi, że tak właśnie jest, powstaje w nim rodzaj takiego wewnętrznego ślubowania. Jednak na naszym etapie to oczywiście są to teoretyczne rozważania, dla nas, mimo że są takie istoty, dla których to nie są teoretyczne rozważania, a bardzo bezpośrednie doświadczenie. Dla nas etyczność oznacza przejęcie pewnego rodzaju postawy. My nazywamy to ślubowaniami, bo m, można powiedzieć, że jesteśmy jakby wyświęceni, czy nie wiem, czy niewłaściwym słowem będzie namaszczeni, uzyskujemy święcenia, także zmienia się nasz status. Przestajemy być zwykłą istotą, która popełnia wiele różnych błędów i wchodzi w takie czyste postępowanie. W ten sposób uzyskując to święcenia, uzyskujemy Święcenia, czy też no, przyjęliśmy ślubowania, uzyskujemy z jednej strony jasność co do tego, w jakim kierunku chcemy zmierzać, jasność co do tego, jakich działań chcemy unikać, i jednocześnie z tego wynika również, że uzyskujemy pewien rodzaj specjalnej takiej mocy poprzez błogosławieństwo. Tego, że otrzymaliśmy nasze ślubowania od kogoś, kto sam je otrzymał i ich nie złamał, bo tylko wtedy może przekazać innym ślubowania, tylko takie, których sam dotrzymuje, a otrzymał je od kogoś, kto otrzymał je od kogoś, kto otrzymał je od kogoś, i tak w nieprzerwanej linii do samego buddy, i otrzymujemy wtedy specjalne błogosławieństwo linii przekazu. Które sprawia, że gdybyśmy nie mając tych ślubowań, postępowali w taki sam sposób, tak samo unikali negatywnych czynów, tak samo angażowali się w prawę, to skutki naszych działań będą nieporównywalnie mniejsze. Kiedy mając ślubowania, utrzymujemy jakiś sposób postępowania, to samo w sobie nabiera to wielkiej mocy. A na przykład niejednokrotnie spotykałem się z pytaniami ze strony różnych ludzi. No dobrze, jeżeli ja, na przykład, nie zabijam, to po co mam ślubować niezabijanie? Przecież i tak nie zabijam. Ano właśnie wtedy warto przyjąć to ślubowanie, bo normalnie nie robiąc w taki zwyczajny sposób nie robiąc czegoś. Nie tworzymy żadnej ani dobrej, ani złej karmy. Jest nie wiem, nieskończona ilość rzeczy, których właśnie w tej chwili nie robimy. Na przykład siedzę teraz, mówię, i nie da się skończyć listy rzeczy, których teoretycznie mógłbym w tym czasie robić, a ich nie robię. I nierobienie samo w sobie jest czymś takim pasywnym. Nie tworzy dobrej, ani złej karmy. Kiedy jednak przyjmiemy ślubowania i dotrzymujemy ich. To wtedy, nawet nic nie robiąc, z każdą chwilą, z każdym ułamkiem sekundy gromadzimy zasługę, gromadzimy pożytek z dotrzymywania ślubowań. Niektóre szkoły, tak jak mówiłem, na przykład Vajbashika, e, utrzymuje, to jest wyjaśnione w Abhidharma Kosi, e, w takim klasycznym tekście wyjaśniającym te poglądy, oni utrzymują taki pogląd, że to jest tak, jakbyśmy cały czas mieli ze sobą tę niewidzialną formę. Inne uzasadnienia są takie, że mamy błogosławieństwo linii przekazu, że mamy cały czas tę intencję, że nawet gdyby pojawiła się okazja skłaniająca mnie do tego, okazja, która niejako pchałaby mnie w tą stronę, żeby popełnić jakiś negatywny czyn, to ja i tak wiem, żebym tego nie zrobił za żadną cenę. I że ta właśnie intencja położona z bogo, połączona z błogosławieństwem, że one stanowią o tym, że wtedy nawet nic nie robiąc, nawet śpiąc gromadzimy zasługę. Taki jest sens tego, że otrzymujemy ślubowania, stajemy się dzierżycielem ślubowań, ktoś, kto stale je ma, kto stale je ma ze sobą, przy sobie, w sobie można powiedzieć. Przyjąć ślubowania to jedno, a później jest dotrzybywanie. Dotrzymywanie polega na tym, żeby baczyć na to, aby nie złamać ślubowań, nie popełniać negatywnych czyn. I tutaj znowu spotykałem się z takim błędnym rozumieniem, nawet buddystów, którzy wydawało się, że powinni sporo wiedzieć o buddyzmie, bo przez wiele lat uważają siebie za buddystów, słuchają wiele nauk, a mimo wszystko. Zdarzało mi się słyszeć, jak ktoś mówi, na przykład: Ach, ja na tym etapie życia i mojej praktyki potrzebuję wolności, muszę zwrócić ślubowania etyczne, bo ja potrzebuję wolności. Jakieś totalne nieporozumienie. Właśnie ślubowania oznaczają wolność wolność odrobienia głupich, niepotrzebnych rzeczy. Można je porównać do falochronu czy em, innych zabezpieczeń które uniemożliwiają żeby tsunami negatywnych działań, tsunami, które by doprowadziło nas w przyszłości do cierpienia, żeby nie wtargnęło w obszar naszego życia. Ślubowania są ochroną, a nie tym, co nas ogranicza. Jeśli ktoś myśli, że ślubowania są czymś narzuconym z zewnątrz, co nas ogranicza, no to chyba, chyba powinien więcej na ten temat posłuchać i Wstrzymać się z ich przyjmowaniem, zanim nie będzie robił tego w sposób rozumny. Ślubowanie to jest po prostu krok dalej od Samsary. Wolność od popełniania głupich, negatywnych czynów, wolność od zasiewania nasion cierpienia. Przyjąć, ślubowania to było jeden, a teraz dotrzymywać składa się z trzech aspektów. Najpierw nie dopuszczać do ich złamania. Po drugie, gdyby się złamało któreś ślubowanie, Należy je naprawić, i tutaj różne, różne są poziomy ślubowań. Zwykle to naprawienie oznacza na przede wszystkim, sprowadza się do jeszcze raz przyjęcia tego samego ślubowania ponownie, i dalej trzeci aspekt dotrzymywania ślubowań polega na tym, aby uważać, by ponownie ich nie złamać. Taka jest esencja. Taka jest definicja i taka jest istota ślubowań. Jest to coś, co otrzymujemy na naszym poziomie, czy w naszym przypadku, otrzymujemy po prostu poprzez ceremonię otrzymywania ślubowań. Ja kiedyś pytałem nawet paru znajomych, zawodowych wykładowców filozofii, patrzyłem po słownikach i zwykle znalazłem. Odpowiedzi takie, że w naszym zachodnim rozumieniu człowiek etyczny to taki, który nie czyni zła, to jest taki, który postępuje w prawy sposób. Więc nie jest to etyczność w rozumieniu buddyjskim. W rozumieniu buddyjskim ona oznacza przyjęcie pewnego rodzaju ślubowań. Tutaj mamy różne poziomy, różne stopnie ślubowań, o czym będę za chwilę mówić. I, i dalej dotrzymywanie tych ślubowań, bycie dzierżycielem. Właśnie takich święceń albo ślubowań. Mamy trzy aspekty, czy też trzy rodzaje tego etycznego postępowania. Wszystkie trzy, jak mówiłem, wiążą się z pewnego rodzaju ślubowaniami, bo to jest samą esencją czy istotą etyczności. Po pierwsze, jest to ta etyczność. Powstrzymywania się od negatywnych czynów. Czyli będzie tu mowa o takich ślubowaniach, które oznaczają, aby nie popełniać negatywnych działań. Można powiedzieć, że są tutaj dwa rodzaje, dwa, dwa poziomy tych ślubowań. Otóż pierwszy z nich to są ślubowania, które w sanskrycie nazywają się Pratimoksha, czyli ślubowania prowadzące do własnego wyzwolenia. My w takim naszym żargonie potocznie nazywamy je ślubowaniami etycznymi. Dlatego nazywa się je prowadzącymi do własnego wyzwolenia, bo jak już wspominałem wcześniej, jak my nie czynimy negatywnych rzeczy, to dzięki temu w przyszłości nie będziemy cierpieć. Utrzymywanie tych ślubowań jest metodą, która doprowadzi nas do uwolnienia się od cierpienia. Z przykrością trzeba stwierdzić, że jeżeli ktoś nagromadził negatywną karmę, i nawet próbowałby nas sprowokować do tego, żebyśmy my byli niejako narzędziem do spłacania jego karmy i zadawali mu jakieś cierpienie, my, utrzymując ślubowania nie popełnimy tego negatywnego czynu, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że ta negatywna karma tego człowieka sprawi, iż pójdzie gdzieś indziej i znajdzie sobie innego sprawcę, innego wykonawcę swojej negatywnej karmy. Dlatego Mimo, że dotrzymywanie ślubowań jest naszych, my, dotrzymywanie przez nas ślubowań jest w pewien sposób pożyteczne dla innych, bo jesteśmy dla nich inspiracją, inspiracją do porzucenia negatywnych czynów, ale nie jest tym, co bezpośrednio uwalnia ich od cierpienia. Dlatego nazwa jest taka, że są to ślubowania prowadzące do własnego wyzwolenia. Tutaj. Nie miejsce i nie czas w tej chwili na szczegółowe rozważania i klasyfikacje dotyczące tych ślubowań. Zasadniczo mówi się tutaj o ślubowaniach dla ludzi świeckich. Mężczyźni i kobiety mają takie same ślubowania nie zabijać i to dotyczy to ślubowanie byłoby złamane przez świadome morderstwo świadome zabicie człowieka. Jest ślubowanie nieokradania, czyli nieprzywłaszczania sobie cudzej własności, czy to przez kradzież potajemnie, czy poprzez rabunek, inne sposoby okradania innych. Dalej, trzecim jest niekłamanie. W szczególności chodzi tutaj o takie kłamstwa, które przynoszą najwięcej szkody, to znaczy przypisywanie sobie różnych duchowych właściwości. Robienie z siebie jakiegoś nie wiem, człowieka, który posiada niezwykłą wiedzę, niezwykłe doświadczenia duchowe. Także zaczynamy grać rolę, nazwijmy to, guru, kogoś, kto prowadzi innych, kiedy sami jesteśmy ślepi i wtedy możemy zaszkodzić innym na wiele przyszłych żywotów, wprowadzając ich na właściwą ścieżkę. Dlatego to jest najgorszy rodzaj kłamstwa dotyczący swoich duchowych osiągnięć. Potem kolejne to będą takie kłamstwa, które czynimy świadomie w celu zaszkodzenia innym. To jest to, co szkodziłoby innym teraz w tym życiu. Istnieją też oczywiście mniejsze kłamstwa, które może tak bezpośrednio nie szkodzą innym, no ale niestety skutek karmiczny tego, że będziemy zbytnio ubarwiać historyjki, które opowiadamy, nikt pewnie nie umie opowiadać historii dokładnie tak, jak było, bo nie ma obiektywnej prawdy będąc w tej samej sytuacji, w tej samej rozmowie każdy zapamięta co innego, ale jak opowiadamy swoją wersję doświadczenia, to przynajmniej starajmy się być uczciwi w tym co powtarzamy, bo wiele małych kłamstewek też doprowadzi jako karmiczny skutek do tego, że nawet jak będziemy mieli prawdziwe i mądre rzeczy do powiedzenia, to inni nie będą chcieli nas słuchać, nie będą mieli do nas zaufania. Dalej <laughs> Otwarte negatywne działanie ciała to jest krzywdzenie innych poprzez aktywności seksualne. W szczególności chodzi o na przykład wymuszanie biciem czy szantażem, czy podkradanie komuś innemu partnera, także sprawia to właśnie cierpienie, ból. To jest ślubowanie dotyczące ludzi świeckich, gdybyśmy mówili o mnichach, Mniejsi mają jasną sprawę, żyją w celibacie, nie odbywają w ogóle stosunków seksualnych. W związku z tym to ślubowanie jest jeszcze bardziej jasne i jednoznaczne. I wreszcie piąte z tych świeckich ślubowań to jest ślubowanie nieodurzania swojego umysłu poprzez narkotyki czy alkohol, wprowadzanie się w taki stan, w którym. Po prostu tracimy samokontrolę i, i możemy popełniać wszystkie inne negatywne czyny, nie umiejąc tego kontrolować, bez specjalnego zrozumienia to, popeł to popełniamy. To jest zwyczajny sposób przyjmowania ślubowań przez świeckich praktykujących w większości krajów buddyjskich, we wszystkich tradycjach buddyjskich. Istnieją też, tak jak mówiłem, ślubowania mnisie, które mają różne poziomy. Na niektórych poziomach są identyczne dla mężczyzn i dla kobiet. Na bardziej wyelaborowanych poziomach, kiedy jest więcej ślubowań, różnice tutaj można, można znaleźć w ilości i sposobie utrzymywania ślubowań. To już są takie. Dywagacje, na które teraz nie ma specjalnie ani, ani potrzeby, ani też czasu. Zwykle nazywa się to ślubowaniami prowadzącymi do własnego wyzwolenia. Do tej kategorii należałoby też takich osiem ślubowań postnych, które się przyjmuje przykład w czasie praktyki Niungne czy w czasie święta Morlit w Mynlam, lub przy innych okazjach. Jeśli ktoś nigdy o tym wcześniej nie słyszał, no teraz nie czas na wyjaśnienie, ale myślę, że większość słuchaczy zna osiem ślubowań Sodziąg. Chciałem zwrócić tylko uwagę na to, że kiedy te ślubowania, którekolwiek, mnisie, świeckie, czasowe, 24 godziny ślubowania Sodziąg, kiedy przyjmuje się z intencją taką, żeby dzięki temu nabrać zdolności do pomagania czującym istotom, to wtedy te ślubowania... Stają się ślubowaniami etycznymi bodhisattwy, gdzie różnica leży w zasadzie tylko w motywacji. Czy są to ślubowania, których dotrzymuje po to, żeby osiągnąć wyzwolenie z samsary, czy po to, żeby wyzwolić wszystkie istoty z samsary. To zmienia motywacja, zmienia jakość tych ślubowań, zmienia ich zasięg, skutek i oczywiście te z intencją ogarniającą wszystkie czujące istoty będą o wiele potężniejsze. I wreszcie, istnieją też specjalne ślubowania dla bodhisattwy. No zwykle je po prostu nazywamy ślubowaniami bodhisattwy. To też należy do kategorii etyki, czy etyczności bodhisattwy. W sumie jest ich 18, i dlatego zawsze w tekstach znajdujemy 18 ślubowań bodhisattwy, ale fak faktycznie osiem spośród nich dotyczy wszystkich bodhisattwów, 5 dodatkowo. Bo każdy bodhisattwa musi przestrzegać tych ośmiu. Pięć dodatkowo dotyczy tych, którzy są bodhisattwami władcami. No w dawnych czasach mówiło się całkiem po prostu król. I pięć ślubowań dotyczy bodhisattw, którzy są generałami. Dlatego, że oczywiście i w krajach buddyjskich, i w społeczności buddyjskiej jak najbardziej jest armia, bo jak przy wielu okazjach mówiłem, to nie jest tak, że dobro... Sprowadza się do tego, żeby nic nie robić i na przykład pozwolić innym czynić zło. Jeżeli byśmy tak biernie po prostu pozwalali na to, żeby inni czynili zło, jeśli mamy możliwość, powstrzymanie, bo możliwość powstrzymania tego, to w pewien sposób można powiedzieć, że bylibyśmy właściwie współudziałowcami tego zła. Z tego właśnie powodu jak najbardziej istnieją armie w krajach buddyjskich, które mają bronić zarówno terytorium narodu, jak i pomagać utrzymywać po prostu porządek wewnątrz danego kraju. Dawniej wojsko służyło do wszystkich tych działań. Dzisiaj mamy osobno wojsko, osobno policję, podzielone działania. Ale w tym przypadku, jeżeli Bodhisatwa jest takim generałem, to ma cały szereg ślubowań Takich jak na przykład nie niszczyć całych wielkich skupisk ludzkich, tak jak całych wielkich miast, jak na przykład za pomocą prawa nie uniemożliwiać ludziom praktyki duchowej, na przykład nie zabierać własności klasztornej, za pomocą prawa nie ograbiać klasztorów i mnichów, nie pozbawiać możliwości praktykowania darmy. Po to, żeby na przykład te środki przerobić, no, chociażby przetapiać posągi na jakieś przyrządy, machiny wojenne. No, tego rodzaju dodatkowe ślubowania mają królowie czy generałowie. Znowu nie mogę tego spotkania uczynić zbyt rozległym i nie będę każdego z tych ślubowań omawiać szczegółowo. Warto zwrócić może uwagę na kilka tych, spośród ośmiu, które dotyczą wszystkich bodhisattwów, wszystkich tych, którzy kroczą po ścieżce bodhisattwy. Pierwsze z nich to jest na przykład to, aby nie nauczać opustce tych, którzy do tego nie dojrzeli. To znaczy, trzeba być bardzo świadomym tego, jak bardzo nauki opustce mogą być łatwo błędnie zrozumiane, kiedy ktoś przyjmie to w sposób zbyt naiwny i jednostronnie popadnie w pewien rodzaj nihilistycznych postaw myśląc ach skoro wszystko jest jak iluzja wszystko jest puste w takim razie również moje działania są puste ich skutki są puste takie rozmyślanie o pustce nie uwalnia od nas od emocjonalnych splamień i zwykle taka beztroska postawa prowadzi do tego, że po prostu ktoś w swoich czynach realizuje swoje negatywne emocje i skutki będą bardzo opłakane. Wręcz jak dowiemy się z rozdziału oprażnia paramicie, Buddha nauczał, że popadnięcie w taki nihilizm, który właśnie kończy się beztroską, jest dużo bardziej niebezpieczne niż twardy realizm. Więc to jest pierwsze ze ślubowań. nie nauczać opustce tych, którzy po pierwsze nie mają solidnego, solidnej etycznej samodyscypliny. Po prostu tej etyczności porzucania negatywnych czynów, angażowania się w prawe czyny nie utrwalili w sobie. Kto nie ma miłości i współczucia, nauczanie opustce w takim przypadku byłoby czymś niewłaściwym. Drugie z takich z tych ośmiu ślubowań dla Bodhisattwów jest takie, że ktoś mógłby pomyśleć, że wkraczając na ścieżkę bodhisattwy mamy przyzwolenie na naruszanie różnych ślubowań etycznych, że przecież dla dobra innych mogę kłamać, bo dobro innych tego wymaga, czy popełniać innych negatywnych czynów. Zbyt łatwo taka postawa mogłaby stać się wymówką, po prostu, do tego, że na ustach mamy wielkie dobro innych i wielkie współczucie, a w czynach po prostu postępujemy w egoistyczny i szkodzący innym sposób. Dlatego drugie ślubowanie mówi, aby z tego powodu, że weszło się na ścieżce bodhisattwy, nie porzucać etycznych ślubowań, myśląc, że jest się niejako ponad to, a w szczególności nie nakłaniać innych do. Do porzucania etycznego postępowania. Trzecim z takich ślubowań jest utrzymywanie poglądu, że właściwa praktyka ścieżki nie wyeliminuje wszystkich przyczyn cierpienia i całego cierpienia. Czyli właściwie inaczej mówiąc, zniechęcanie innych do praktykowania, bo myśli się, że i tak nie przyniesie to właściwych rezultatów. Bywa tak, że ktoś sam stosuje nauki w sposób niewłaściwy, z niewłaściwą motywacją, ma błędne wyobrażenia i oczekiwania co do tego, co powinna praktyka mu przynieść, i po pewnym czasie może zacząć się czuć rozczarowany i wtedy jeszcze to swoje rozczarowanie próbować przelać na innych i zniechęcić ich do praktyki. To oznaczałoby właśnie naruszenie lub złamanie tego kolejnego ślubowania. Kolejne to jest wychwalanie swoich dobrych właściwości, wychwalanie zalet swojej duchowej praktyki, z taką intencją, aby dzięki temu zdobyć sławę i bogactwo, albo po to, żeby poniżyć innych, wykazać, że są gorsi niż my. Kolejnym jest. Nieprawdziwe twierdzenie, że osiągnęło się prawdziwe zrozumienie nauk i urzeczywistnienie ich znaczenia. W pewien sposób to jest podobne do tego spośród ety... do tych ślubowań dotyczących etyki, co do tego kłamstwa odnośnie swoich duchowych osiągnięć. Tu jednak jest to specyficznie, konkretnie fałszywe twierdzenie, że urzeczywistniło się pustość zjawisk. Ten specjalny aspekt nauk. Dalej gdybyśmy byli świadkiem, że ktoś nie, nieświadomie przywłaszczył sobie własność sangi, oskarżanie go i sprawianie, że zostanie ukarany, to byłoby kolejne niewłaściwe działanie bodhisattwy: oskarżanie kogoś, że ukradł to, co należy do buddy, darmy, sangi, że przyjął jakiegoś rodzaju łapówki, i to sprawianie do tego, żeby został jeszcze z tego powodu ukarany. To dotyczy w szczególności sytuacji klasztornych. Kiedy w społeczności klasztornej bardzo ludzie musieli być nastawieni, wręcz czasami przeczuleni na to, aby nie przywłaszczać sobie tego, co jest własnością sangi. Na przykład ktoś, kto zajmuje się zaopatrzeniem klasztoru, nie mieć z tego jakichś osobistych korzyści ponad to, co jest jakąś normalną, ustaloną, na przykład zapłatą za to, że, że utrzymuje klasztor. I teraz, gdyby zdarzyło się tak, że nieświadomie, na przykład, nie wiem, w samochodzie gdzieś pod jakąś deską ukryło się jakaś tam cenna rzecz, wszyscy szukamy, wszyscy szukamy, nie wiemy gdzie to jest, okazuje się, że aha, znalazło się to gdzieś w jakimś zakamarku bagażnika u kogoś znajomego. Oskarżanie go wtedy, kiedy on to zrobił nieświadomie, Sprawianie, żeby był z tego powodu ukarany, jest czymś, co dla bodhisatwy jest po prostu niegodnym czynem. I wreszcie ostatnie znowu w przypadku, tak jak my tutaj w Polsce mamy, można powiedzieć, raczkujący buddyzm, który dopiero zaczyna istnieć nie ma rozbudowanych instytucji klasztornych. Nie ma wielu ludzi przebywających na studiach buddyjskich ani na odosobnieniach medytacyjnych, więc prawdopodobnie taki problem nie powstaje. Ale jeśli takie ślubowanie znajduje się w tym zbiorze ośmiu ślubowań, to znaczy, że w historii musiał to istnieć problem, taki, że miewali ludzie skłonność do Odbierania środków do utrzymania, szczególnie wtedy, kiedy ich było za mało, kiedy, kiedy na przykład przychodził czas jakiegoś głodu i nie starczało do tego, żeby wszyscy się wystarczająco syto najedli, istniała z pewnością skłonność do tego, żeby odbierać jedzenie tym, którzy poświęcają cały swój czas na medytację, tak jak medytację w odosobnieniu. Po to, żeby dawać w szczególności tym, którzy studiują teksty, studiują e, filozoficzne teksty. Dlaczego? Przypuszczam, że to się wzięło pewnie stąd, że taką erudycję o wiele bardziej widać, o wiele łatwiej wykazać się zdolnością dyskutowania o darmie, o wiele łatwiej wykazać się e, taką wiedzą, którą można się z innymi podzielić. A o wiele trudniej wykazać dobre właściwości swojego umysłu, w szczególności jeżeli jest to ktoś, kto naprawdę poświęcił dużo czasu na kontemplowanie wad samsary, na porzucenie samsarycznych motywacji. Ktoś taki, przebywając na odosobnieniu, jest skromny, nie chwali się swoimi duchowymi osiągnięciami. Właściwie to dopiero czyjeś czyny. Pokazują skutki czyjeś praktyki. Ja pamiętam, ba, dzisiaj rano, nawet na takim organizacyjnym spotkaniu tu wewnątrz ośrodka, o tym rozmawialiśmy i przypomniałem, że swoim przyjaciołom, którzy przechodzili przez długie trzyletnie odosobnienia medytacyjne, tutaj mówiłem na wyjściu, że właściwie jakość ich medytacji będzie widać. Dopiero po siedmiu czy dziesięciu latach po tym, gdy wyjdą z odosobnienia, dopiero życie faktycznie pokaże, jak wiele była warta ta praktyka. Oczywiście zawsze była dużo warta, bo nawet jeśli w tym życiu nie widać jakichś takich klarownych, jasnych rezultatów, to ta cała medytacja, te miliony mantr wypowiedziane w odosobnieniu, nie mieszanie swojej praktyki Powtarzania mantry, ze zwykłą taką sansaryczną mową, to wszystko przynosi takie błogosławieństwo, że w przyszłych żywotach po prostu ono nie może nie zaowocować. Skutki zawsze będą dobre z takiej praktyki. Pytanie, czy widoczne już teraz, czy dopiero w dalszej przyszłości, ale w każdym przypadku jest to dobre. Niemniej zazwyczaj tych duchowych zalet nie widać tak bezpośrednio. I z tego powodu pewnie istniała skłonność, że łatwiej, bardziej wspierało się tych, którzy potrafią dyskutować, którzy studiują teksty. Stąd ślubowanie jest takie, aby nie przeszkadzać ludziom w medytacji, pozbawiając ich środków do praktyki, po to, żeby wspierać tych, którzy zajmują się, zajmują się studiowaniem czy też recytowaniem świętych tekstów. W tych naukach. Zamyka się, czy ja, ja zamknę teraz te wyjaśnienia dotyczące etyki powstrzymywania się od negatywnych czynów. Można by na ten temat oczywiście dyskutować dużo więcej, mówić też w tym kontekście o Vajrajanie i o specjalnych ślubowaniach Samaja, które otrzymuje się wraz z każdą Abiszeką wadzrajany, ale to nie jest temat na dzisiaj. Wspominam o tym tylko, żeby zasiać takie nasionko zainteresowania w przyszłości, żeby, żeby wiedzieć, że można na ten temat poznać jeszcze dużo więcej nauk, i mam nadzieję również stosować je, a nie tylko poznawać. Gdyby jednak etyczność sprowadzała się tylko do unikania negatywnych czynów, to można by powiedzieć, że najbardziej śmierdzące lenie, które nic nie robią, byłyby najbardziej szlachetnymi istotami na tym świecie, bo nic nie robiąc, nie, popełniając też, nie popełniają też nic negatywnego. Ale tak nie jest. Etyczność to na pierwszym etapie, czy jako konieczny pierwszy poziom, to przede wszystkim zaniechanie negatywnych czynów. Ale drugi aspekt etyczności to jest etyczność gromadzenia dobra angażowanie się w szlachetne prawe czyny bo jeśli tego nie będziemy robili nie będziemy gromadzić tej drogi płynącej czy też tych białych nasion karmicznych które gromadzą się w umyśle to nie rozwiną się w nas żadne wyższe właściwości i o tym jakie rodzaje pozytywnych czynów istnieją o tym można na różne sposoby dyskutować, są różne sposoby postępowania właściwego, ale na przykład w takim klasycznym tekście o stopniach bodhisattwy, bodhisattwa Bumi wymienione są następujące, szczególnie pozytywne działania: po pierwsze, takie radosne wysiłki w słuchaniu nauk. Kontemplowaniu ich i medytowaniu. Po drugie, pomaganie duchowym nauczycielom, w szczególności swoim duchowym nauczycielom, ale ogólnie wszystkim tym, którzy nauczają darmę i wychwalanie ich dobrych właściwości. Po trzecie, pomaganie osobom, które są w potrzebie głodnym, chorym itd. Po czwarte, ofiarowywanie innym dobrych właściwości. Czyli swoim przykładem uczenie innych, jak unikać złych czynów, jak angażować się w prawe działania, bycie dobrym przykładem, po prostu inspirowanie innych do czynienia dobra. Po piąte, radowanie się z dobrych i prawych działań innych. Często jest tak, że nawet kiedy wydaje nam się, że postępujemy duchową ścieżką, Pojawia się, czy istnieje w nas taka skłonność do rywalizacji. I kiedy na przykład nasz przyjaciel czy znajomy uzyskuje jakieś dobre efekty swojej praktyki, w wyniku czego na przykład jest w jakiś sposób chwalony, albo, albo nawet jeśli nie jest chwalony, tylko widzimy, o, jemu to udało się dokonać czegoś naprawdę szlachetnego, naprawdę dobrego, może istnieć w nas skłonność do bycia w pewien sposób zazdrosnym. Nie, tutaj właśnie tym prawym czynem będzie cieszenie się, radowanie się, takie współcieszenie się z dobra, które czynią inni. Kolejnym to jest bycie wytrwałym, cierpliwym, kiedy inni nas w jakiś sposób poniżają. Kolejny taki prawy i szlachetny czyn to jest dedykowanie zasługi temu, żeby wszystkie istoty osiągnęły przebudzenie i recytowanie modlitw o dobro i szczęście wszystkich istot, a także składanie ofiar, buddzie, darmie i sandze, tak jak na przykład składanie różnych symbolicznych darów na ołtarzu. W ten sposób składamy ofiary buddzie. Składanie darów darmie to jest tak jak na przykład przyczynianie się, czy poprzez swoją pracę, czy jakoś finansowo do tego, żeby... Nauki Buddy były dostępne dla innych w klasycznych takich krajach buddyjskich na Dalekim Wschodzie jest bardzo mocno zakorzeniona, na przykład taka tradycja szczodrości darmy za ufundowania, na przykład jakichś takich bardzo ważnych tekstów, tak żeby ci, którzy praktykują, mogli po prostu sobie to dostać za darmo taka, to jest szczodrość w odniesieniu do darmy, szczodrość w odniesieniu do sangi, w krajach buddyjskich oznacza oczywiście przede wszystkim wspieranie społeczności mniejszej, bo na nich się tam opiera przede wszystkim cała, można powiedzieć, struktura nauczania, przekazywania nauk. Współcześnie tutaj w Europie, przynajmniej w tej części Europy, nie mamy klasztorów, ale taką funkcję klasztorów pełnią często ośrodki darmy. Gdzie można spotkać nauczycieli, gdzie są wykonywane różne praktyki, gdzie jest księgozbiór i tak dalej. A więc, w naszym przypadku, wspomaganie sangi to jest przede wszystkim wspomaganie ośrodków darmy. I oczywiście, proszę mnie nieźle, nieźle zrozumieć, nie dlatego, że sam mieszkam w ośrodku darmy, to namawiam do tego, żeby wspierać ten ośrodek, bo mnie dzięki temu będzie lepiej. Nie, ja także, podobnie jak, jak Wy wszyscy, tak samo e, jeśli dostaję jakieś pieniądze, nie biorę bezpośrednio z ośrodka, dostaję od, od różnych przyjaciół przy różnych okazjach, jak to się mówi. Po chrześcijańsku to się mówi na W buddyzmie tybetańskim jest taka tradycja w kopertach, też zawsze jakąś część z tego daję na ośrodek. Tak samo jak Wy, jestem jednym z darczyńców i tych, którzy ten ośrodek utrzymują. Czasami trochę moja praca też mam wrażenie bywa pomocna w tym ośrodku. A więc wszyscy mamy okazję praktykowania składania darów w buddzie, darmie i sandze. Kolejne z tych pozytywnych działań, czy też etyczności gromadzenia dobra, to jest ciągłe badanie swojego własnego umysłu i baczenie, żeby nie wkradły się jakieś szkodliwe, chorobliwe, egoistyczne motywacje. Gdyby się je wykryło, poprawianie ich, wzbudzanie w sobie szlachetnych motywacji przez recytowanie różnego rodzaju modlitw i tak dalej, to jest właśnie to badanie swojego umysłu i Podtrzymywanie w sobie motywacji bodhisattwy. Tak samo chronienie ciała i mowy od popełniania w negatywnych, popadania w negatywne czyny i ogólnie utrzymywanie pewnego rodzaju umiaru. Oczywiście wszyscy potrzebujemy dla takiego zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego, i zrelaksować się, i potrzebujemy czasu na to, żeby na przykład Posłuchać jakiejś dobrej muzyki, obejrzeć ładny film, pójść na spacer. To nie jest tak, że mamy stać się takimi, nazwałbym to fanatykami religijnymi, którzy widzą tylko w takim wąskim przedziale przed sobą tylko buddyzm i nie ma oprócz tego żadnego innego życia. Jak najbardziej. Utrzymywanie dobrych relacji ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi bliskimi, z rodziną, itd., jak najbardziej należy do właściwej praktyki, ale przy tym cały czas uważamy, żeby nie popadać w negatywne czyny. Gdyby to było tak, że nasi znajomi, na przykład, chcą nas wyciągnąć na polowanie czy wędkowanie, no wtedy jasno powiemy: przepraszam, to się kłóci z moim. Z moim rozumieniem świata, nie znajduję przyjemności w zabijaniu. Ale jeżeli coś szlachetnego, pozytywnego możemy zrobić, jak najbardziej, robimy to i angażujemy, czy staramy się zaangażować innych do takiej współpracy przy tych dobrych działaniach. Kolejnym z tych działań jest staranie się o to, aby towarzyszyć swoim duchowym mistrzom. I ogólnie rzecz biorąc, takim świątobliwym istotom, tym, którzy są naprawdę takim godnym i inspirującym przykładem, nawet jeśli nie są naszym bezpośrednio nauczycielem, to spotykanie także różnych innych bodhisattwów, słuchanie ogólnych nauk o bodhicitcie, jest czymś, co jest zawsze godne polecenia. Oczywiście, już wyobrażam sobie pytanie od wielu znajomych: no dobrze, a co z naukami za Zabiszekami. No tu rzeczywiście warto naprawdę dobrze, tak jak każdy tekst mówi, dobrze sprawdzić właściwości lamy, upewnić się, czy chcemy wejść w tego rodzaju wyjątkową relację, która będzie trwać na wszystkie przyszłe żywota. Także z przyjmowaniem Abiszek Vadżajany tu trzeba naprawdę sprawdzić. Upewnić się, że to jest miejsce, z którym naprawdę chcemy się związać. Ale ogólnych nauk o ścieżce bodhisattwy, ogólnych nauk o, o buddyzmie, tutaj warto słuchać z różnych źródeł, bo zawsze u każdego nauczyciela znajdziemy trochę inne przedstawienie nawet tego samego, samego tematu. Inaczej będzie kłać ak kłaść akcenty i pomoże nam lepiej zrozumieć to, co już i tak studiujemy i praktykujemy i właściwie dziesiąte uważane za ostatnie z tych według według tego tekstu bodhisattva bumi to jest badanie własnych błędów i ciągłe oczyszczanie ich korygowanie swoich własnych błędów trzeci rodzaj czy też trzeci aspekt etyczności to jest etyka pracy dla dobra innych dotyczy to sytuacji w których zajmujemy się bezpośrednio przekazywaniem innym nauk o darmie. Gampopa wyjaśnia, że te nauki powinny być przekazywane przede wszystkim właściwym osobom. A więc komuś, kto ma autentyczny szacunek dla darmy, kto chce ją poznać po to, żeby wprowadzić w swoje postępowanie, ma również szacunek dla nauczającego. Powinno się stworzyć odpowiednią sytuację, w której również słuchających nauk przyjmuje taką pozycję ciała i jest to w takim otoczeniu, gdzie w naturalny sposób budzi się szacunek, ma się takie poczucie, że dostaje się pewien wyjątkowy skarb, a nie taką pospolitą informację, którymi jesteśmy zasypywani teraz wszędzie, nie tylko w reklamach, nie ubliżając czy nie umniejszając nikomu, kto pracuje w dziale reklam ale te informacje dotyczące darmy są o wiele bardziej drogocenne, bo pomagają nam na wszystkie przyszłe żywota i również na to życie, a nie prowadzą do jedynie chwilowych, doczesnych rezultatów. A więc stworzenie odpowiedniej sytuacji przez szacunek dla darmy, przebywanie w odpowiedniej pozycji, kiedy się naucza darmy, w odpowiednim miejscu, tak jak tradycyjnie są specjalne trony, darmy, czy też takie wyróżnione miejsca. Nie dlatego, że wyróżnia się osobę, która naucza, tylko ze względu na to, że słowa, które wypowiada, są czymś tak niezwykłym. Na przykład po tym, kiedy Buddha Siakiemuni opuścił swoje ciało, przeszedł w Pary Nierwane, niedługo potem zebrało się razem 500 archatów, którzy byli no, spadkobiercami, można powiedzieć, tymi spadkobiercami nauk Buddy. Każdy nich ma taką specjalną, cienką, uszytą w odpowiedni sposób, w odpowiednich proporcjach, ład taką matę, na której siada do różnych oficjalnych i formalnych aktywności darmy. Ci archaci wszyscy położyli swoje maty jedna na drugiej, w ten sposób stworzyli właśnie takie podwyższone miejsce, godne szacunku i czci, i po kolei wstępowali na to. Każdy z nich zasiadał na tym tronie i opowiadał. Tak słyszałem, pewnego razu Budda przebywał tam i tam, robił to i to. I właśnie ze względu na szacunek na, dla słów Buddy, które powtarzali, każdy powtarzający te słowa zasiadał właśnie na takim podwyższonym miejscu. To właśnie jest, można powiedzieć, takie źródło, z którego się wzięła tradycja tronów darmy. Więc powinno się nauczać w sposób taki, który jest budzący w nich szacunek, ale jednocześnie sposób postępowania. Taki, który wzbudza szacunek wobec tego, kto będzie przekazywać nauki. Ja nie będę omawiać teraz krok po kroku wszystkich tych, wszystkich tych szczegółowych pouczeń. Warto wiedzieć w tym kontekście, nawet jak ktoś z nas nie jest formalnie nauczycielem darmy, to pamiętajmy, że będąc na ścieżce bodhisattwy, mamy bardzo wielką odpowiedzialność nie tylko za siebie, nie tylko to, jest ważne, że my sami będziemy doświadczać skutków swoich czynów, ale kiedy inni patrzą na nas, bardzo często nas oceniają. Jeśli widzą w nas człowieka serdecznego, życzliwego, gotowego do pomocy, takiego, z którym chętnie się przebywa, to automatycznie wszystko to, co od niego płynie, zaczyna się odbierać jako coś takiego dobrego czy pozytywnego. W każdej chwili naszego życia. Kiedy wychodzimy na ulicę, mijamy kogoś, kiedy kupujemy coś w sklepie, kiedy spotykamy ludzi w, na przykład w przejściu, w drzwiach do sklepu, zawsze powstaje między nami jakaś relacja. I jeżeli ktoś jest bardzo dojrzałym na ścieżce bodhisattwy, to stara się, żeby ta relacja zawsze tworzyła coś dobrego, była takim nasionkiem, które sprawi, że w przyszłych żywotach, gdy spotkamy się znowu, ta druga osoba będzie czuła taką naturalną życzliwość, chęć przebywania z nami, bo coś dobrego między nami wydarzyło się w przeszłości i wtedy w przyszłych żywotach będziemy już wielkimi bodhisattwami, automatycznie to, co będzie od nas płynąć, również nauki darmy, będą odbierane z taką radością i z chęcią przez innych. W ten sposób pamiętajmy też, że nawet na takim społecznym poziomie kiedy ludzie wiedzą, że jesteśmy buddystami, to poprzez pryzmat naszego postępowania oceniają buddystów. A buddyści to są tacy, a buddyści to ciągle wszystkiego nienawidzą, buddyści to się zachowują tak hałaśliwie, tak strasznie, nie do wytrzymania z nimi. Albo być może wręcz przeciwnie, będą kojarzyć, że buddyści to są tacy serdeczni, tacy mili, tacy uprzejmi ludzie. To. O czym teraz mówię, należy także do tej etyczności pracy dla dobra innych, tworzenie tych odpowiednich relacji z innymi, no przede wszystkim ludźmi, z nimi najwięcej mamy relacji, ale także ze zwierzętami. Istnieją takie nauki, które mówią, że te trzy poziomy etyczności dotyczą trzech poziomów urzeczywistnienia, że na ścieżce nagromadzenia Czyli na pierwszym etapie ścieżki bodhisattwy, najważniejsza jest etyka unikania negatywnych czynów. Na ścieżce zastosowania, najważniejszą jest etyczność, czy też etyka gromadzenia dobra, angażowania się w prawe czyny. A na ścieżkach tych, którzy są już szlachetnymi bodhisattwami, czyli którzy urzeczywistnili. Naturę rzeczywistości, jako pustkę wolną od skrajności istnienia i nieistnienia, pustkę nieoddzielną od współczucia. Czyli na ścieżce widzenia i na ścieżce medytacji, najważniejsza jest wtedy, czy nacisk położony jest na tę etykę pracy dla dobra innych. Każda z paramit jest tutaj wyjaśniana w trzech aspektach. Tak jak była też szczodość, czy też dawanie materialnych rzeczy, dawanie ochrony i dawanie darmy. Spotkałem się z takimi naukami, które mówią, że każdy, każda z sześciu parametrów, jak ma trzy aspekty, to one właśnie dotyczą też jakby stopniowo właściwości kolejnej, chociażby na przykład dawanie nieustraszoności, wypływa ze zdolności do dawania materialnych rzeczy, i tak dalej. Każdy kolejny aspekt z sześciu parametrów wypływa z poprzedniej i dotyczą właśnie tych etapów praktyki, podobnie jak to jest w przypadku, w przypadku etyczności. Teraz podsumowując, trzeba powiedzieć, że podobnie jak w przypadku każdej z innych parametrów, również i tutaj można doprowadzić do tego, żeby nawet niewielka etyczność była wielką etycznością. Tym, co prowadzi do wielkich rezultatów. I to jest przede wszystkim tak, przez zastosowanie tej pierwotnej mądrości, która rozumie, że ten, który utrzymuje etykę, samo bycie etycznym, utrzymywanie ślubowań i obiekty, wobec których dotrzymuje się ślubowań, są puszce iluzoryczne w swojej naturze. Czyli kiedy ta etyczność jest połączona ze zrozumieniem... E, Iluzoryczności podmiotu, przedmiotu i działania, to wtedy oczyszczamy się od lgnięcia, od oczekiwań rezultatów, od obaw. Ponadto bardzo ważne jest utrzymywanie właściwej, czystej motywacji, że po to utrzymujemy etyczność, aby dzięki temu nabrać zdolności do przynoszenia innym. Samo utrzymywanie etyczności czy dotrzymywanie ślubowań jest niezmiernie ważne, ale także dedykowanie zasługi, która z tego płynie. Wszystko to sprawia, żeby właśnie nawet niewielkie dotrzymywanie, można powiedzieć niewielkiego, łatwego w utrzymywaniu ślubowań, stało się czymś wielkim, co przynosi wielkie rezultaty. Doskonałość etyczności. Czystość i doskonałość etyczności jest wtedy, kiedy wypływa ona ze zrozumienia pustki i współczucia. Dzięki współczuciu nie popadniemy ani w egoistyczne. Ani w nihilistyczne postawy. A dzięki pustości, nie, czy zrozumieniu pustości, nie dopuścimy do tego, żeby utrzymywanie etycznych postaw przyniosło jedynie rezultaty w postaci lepszego odrodzenia się. Dzięki urzeczywistnieniu pustości będziemy w stanie wyjść poza samsarę. Teraz, jakie są skutki utrzymywania etyczności? Otóż w ostatecznym sensie doskonałość etycz etyczności, a jest ona doskonała wtedy, kiedy wypływa z urzeczywistnienia pustki i współczucia, to doskonałość etyczności doprowadzi nas do pełnego urzeczywistnienia stanu Buddy. Ale nawet na tym doczesnym poziomie, teraz, zanim dojdziemy do stanu Buddy, na przykład bodhisattva pitace, bodhisattva pitaka, czyli zbiór, kosz, nauk o w praktykach bodhisattwy, w tym tekście czytamy, że nie ma tak cudownej radości bogów ani ludzi, której nie doświadczyłby bodhisattwa utrzymujący czystą etyczność. Czyli mówiąc pokrótce, skutkiem etyczności będzie życie zawsze w szczęśliwości, zawsze w podniosłym, radosnym stanie umysłu, zupełnie niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Komentując to, Gampoppa mówi, że nawet jak ktoś sobie nie życzy, to utrzymując etyczność bodhisattwy, i tak ciągle będzie spotykał się z pomocą innych i będzie doświadczał różnego rodzaju radości i przyjemności. I naturalną konsekwencją takiej etyczności będzie również to, że będzie się zawsze odradzać w zdrowym, pełnym, Takiej siły, zdrowym i pięknym ciele. Powiada się nawet, często w modlitwach, klasycznych tekstach, można spotkać takie stwierdzenia o zapachu etyki, ponieważ ktoś, kto przez wiele żywotów utrzymuje czystą etykę, zaczyna wydzielać w kolejnych inkarnacjach taką czystą woń. Mamy szczęście, że w początkach ośrodka, niejednokrotnie, to niejednokrotnie, zawsze, kiedy przyjeżdżali jacyś rimpoczowie do, do Grabnika, nie było innej możliwości, jak tylko to, żeby w tym jedynym domu, który wtedy istniał, mieszkali rimpoczowie. Myśmy z Agnieszką wyprowadzali się wtedy z naszej sypialni, zmienialiśmy pościel, ofiarowywaliśmy czystą, nieużywaną pościel i tak dalej. Robiliśmy, co najlepsze możemy. Ale potem, kiedy Limpoczowie wyjeżdżali, przychodziliśmy sprzątać, niejednokrotnie czuliśmy tak niezwykły zapach nie do opisania, taki jak zupełnie nie z tej ziemi. Później dowiedzieliśmy się, ależ oczywiście to zapach etyki. Takie czyste istoty mają go zawsze. Jeżeli przez wiele żywotów utrzymywały czystą, etyczną samodyscyplinę. Na tym kończę swoje. Trzeba powiedzieć krótkie, ogólne rozważania dotyczące paramity etyczności. Przypomnę jeszcze raz, że nawet jeżeli dzięki praktykowaniu szczodrości ktoś będzie bogaty, ale brak będzie etyczności, to wtedy i tak popełni jakieś negatywne działania, z powodu których w kolejnych żywotach będzie odradzać się w niższych sferach egzystencji. Dzięki szczodrości będziemy bogaci, dzięki etyce będziemy mieć zdrowe, piękne, silne ciało. Takie będą karmiczne rezultaty te doczesne, zanim osiągniemy pełne urzeczywistnienie. A więc życząc, żeby wszystkie istoty w całym wszechświecie, żeby rozwinęły doskonałą szczęśliwość, chciałbym też podzielić się pewnego rodzaju taką myślą, którą możemy w sobie rozwijać, tak jak na przykład, gdy spotykamy kogoś wyciągającego do nas rękę po pomoc, zamiast się zastanawiać, a co on zrobi z moimi pieniędzmi, z moim jedzeniem i tak dalej, możemy po prostu znaleźć doskonałem, rozpoznać tę doskonałą okazję do tego, że ja mam szansę ćwiczyć się w szczodrości i stworzyć karmiczne więzi z tym kimś, żeby w przyszłych żywotach mu pomóc. Więc możemy rozwijać sobie taką myśl, obym dzisiaj, na przykład rano, kiedy się obudzimy, Pomyśleć sobie, obym w każdym, kogo dzisiaj napotkam, rozpoznał doskonałą okazję do ćwiczenia się w szczodrości. Tak samo możemy myśleć, obym w każdym, kogo dziś napotkam, rozpoznał doskonałą okazję do ćwiczenia się w etyczności. Zawsze istnieje jakieś zło, które moglibyśmy popełnić. Spotykając kogoś, zawsze mamy postawę: ach nie, nie zrobię nic złego. Będę praktykować etyczność gromadzenia dobra. Postaram się uczynić jakiś dobry gest, chociażby ofiarować uśmiech, ofiarować coś, co go zainspiruje do jakiegoś prawego, szlachetnego postępowania, i wreszcie, i wreszcie, zawsze staramy się być dobrym przykładem, tak, żeby inni ludzie kojarzyli. Aha, buddyści to są godne szacunku osoby, to jest szlachetna ścieżka. A więc Obym każdy, w każdym kogo dziś napotkał, rozpoznał okazję do ćwiczenia się w etyczności. Dziękuję.